Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku ktoś z nich przejmie moją rolę. Tak dokładnie, zagramy w butelkę o to, kto będzie szefem przez cały dzień i będzie mógł dyrygować tak naprawdę całym naszym zespołem. Jesteście na to gotowi, że ktoś z Was dzisiaj będzie mieć pełną kontrolę nad resztą? Zawsze mam władzę, zawsze czuję się osobą, która rozkazuje. Dlaczego mamy losować? Dlaczego po prostu nie możesz wybrać mnie? Nie mogę wybrać, bo to ma być w miarę uczciwe, tak? To wybierz mnie. A co, koło fortuny decyduje? Wydaje mi się, że butelka może zadecydować. Jak koło fortuny ma to zrobić? Jak a po co mamy dzisiaj rozpiszemy, kto jest rządzić? Po prostu, kto jest jaką cyfrą i tyle. Już są i tak nawet. Ale nie ma tyle cyfr, jak kupca nadaje. Jak nie ma tyle? Chcesz mi powiedzieć, że będę ci kupił 3, 6, 7? Jeżeli wypadnie na ciebie, to tobie ale będą służyć. Ale ma komuś w ogóle służyć? No bo taki odcinek, no co, no wybieramy jedną osobę, która... Ja mogę służyć, ja jestem, ja im rozkazuję. Co? Dlaczego ja im nie rozkazuję? W końcu. Ale dlaczego ty masz rozkazywać? No bo zasługuję na to. Aha, tak uważacie? Z jakiej racji? Ja od razu Fagata by zrobiła aut. Co jest powodem tego? Ja i tak zawsze się rządzę i więc... Od razu, ja już bym przez okno by tutaj kazała. Losujemy czy co? Dobrze, w każdym razie zapraszam Państwa do oglądania. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Ponieważ do miliona zostało już tylko 40 tysięcy. Dlatego upewnij się, że kliknąłeś już czerwony przycisk i stał się on szary. Czyli taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole. A my cóż, przychodzimy do losowania. Zaraz zdecydujemy, czy to będzie koło fortuny, czy coś innego. Może butelka. Dobra, zapraszam Państwa do oglądania. Ja mam liczbę 1. Tak, musisz brać udział w losowaniu, tak jak każdy. Dobra, w każdym razie, jaką kto ma liczbę? Spokojnie, tak? Jasiu, ty masz po zielono. Ja mam różowe. Ty masz dwójeczkę, tak? Ty masz piątkę. Ja mam szóstkę, bo różowa. Ty masz szóstkę, bo różowa? Siódemka. A mi została jedynka. A ty? Trójeczka. Dobrze, to przypomnijcie, weźcie ustawcie się od 1 do 7. Dobra, będę pierwszy. Czyli co, ty jesteś 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Losujemy. To nie jest ustawione. Mocno, kręć całe siły. Ten, kto na kogo wypadnie, decyduje o całym naszym dniu, czyli macie przesrane. No dobra. Ja chyba nie mogę się doczekać. O moim też, ja nawet nie biorę w tym udziału. No bo ty zawsze rządzisz. Oj, ale macie przerąbane. Idziemy do Los Angeles. Dobra. So close. Wychodzisz na 30 minut z domu. Czemu? No bo tak ci każe. Powinnaś powiedzieć, że nie. Tylko on wyłącznie decyduje. Na pewno ma wyjść? Tak, niech się przejdzie trochę, ochłonie. No ale logicznie, że nie wyjdzie na 30 minut. Bez butów. Ale jak bez butów? No, stary, ona się przejdzie. Wywalam ciebie z domu, nie czaisz? Wywalam cię z chaty. Wyjdź stąd. Nie masz prawa głosu, wypad. Na ile? 30 minut, godzina. Ale nie masz prawa głosu. Dobra, to... Muszę rozkazywać. Dobra, nie no, dzisiaj... Weź jego kabusia. Wionka, pozwalam ci ją wywalić, obezwładnić. Możesz ją teraz, w tym momencie wywalić. O, masz dzisiaj z jedną przestranę. Będzie... Dobra, zatrudniam Wionkę jako mojego wspólnika. Zamknij mordę, śmieciu. Zamknij pys. Mogę wywalić jej rzeczyska, musiał pokazać. Możesz wywalić jej rzeczyska, musiał... Dobra, idziemy dalej. I to był twój pomysł. Stary, ja nie wiedziałem, że na dryciasa wypadnie. Nasze życie spoczywa na twoich barkach. Dobra, Kamuś, weź... Mogę ją wywalić? Tak. Mogę ją wywalić? Jak ona tu wejdzie, płacisz mi 300 zł. Za każde wejście do tego domu 300 zł nie, dla mnie. Nie, nie. Tak. Mogę ją wywalić? Nie, ciebie nie wywalam, ty możesz być. Nie przeszkadza mi. Ona mi przeszkadza, bo brzydko na kamerze wygląda, jak co inny to nie pasuje. Dobra, ale za mnie coś zrobię. Dajesz jej kod? To. Dobra, niech będzie. Pozwalam ci. Ale masz za to karę, 10 pompek. Dawaj. Ale czemu ty dajesz przyjemną karę? Tak, no tak o. Jest. Wielka kopnie jaszczura. A ty, pajacu, cały dzień za mną łazisz. Żałuję, że ten pomysł. Żałuję, że wymyśliłem ten film. Żałuję, że wymyśliłeś ten film. A co, nie spodziewałeś się, jakby trafiło na mnie? Proszę cię. Ale to była szansa 1 na 7. Nie przemyślałeś tego. Szansa 1 na 7. No i masz problem. Słuchaj, ty, szefuńciu, ci teraz coś powie, Kasia. Szefuńciu, słuchaj, posprzątasz mi. Wszystkie rzeczy mają być poskładane. Czemu mi wielka? Bo dzisiaj ty. A później dzisiaj jakoś inaczej rozliczymy, ok? 15. To jest mobbing, stary. Dobra, 30 minut. Niech będzie 30 minut. Przyjemności. Złóż mi wszystkie rzeczy, jakie tutaj są. I wywal ten papier, bo nie wiem, zagracam go od kilku dni. No tak. Jesteś obses na moim punkcie, widzę. No mam maszę. Ty też masz maszę, tak? Tak. Pamiętaj, żeby ładnie pościelić łóżko, a potem się w tej pościeli prześpimy. Nie ma takiej opcji.
opcji. Jestem to twoim szefem, rozkazuję ci, tak? Ale to jest Polska, nikomu. No właśnie, jesteśmy w Polsce. No właśnie, stary, stary, nie możesz aż tak rozkazywać. Dobra, zamykamy ją tu. I jak stąd wyjdziesz, to masz przerąbane. Nie chcesz stąd wychodzić. Tylko zobaczę, jak opuszczasz ten teren, te pomieszczenie, od razu daję ci karę. Nie będzie fajnie, nie będzie miło. Nie wychodzisz stąd, tak? Posprzątane ma być. Zacznij od ubrań. Najpierw się ubrania składa, tak? A później łóżko ścieli. Co, pajacu? To chyba poczułeś się, co? No, tak jak zawsze. Powiem wam, widzowie, że to był chyba mój najgłupszy pomysł, jaki kiedykolwiek miałem, żeby oddawać władzę Lewiarzowi. Bo oddać mu władzę to jest naprawdę najgłupsze, co mogłem zrobić kiedykolwiek. Naprawdę nie sądziłem. Śmieciu, miałeś za mną łaź, co? Frajerze, tępy, najgorszy, obudny. Dobrze, idę. Szybciej, no ruszaj dupę, no nie mam czekać na ciebie, małeś, miałeś chodzić z kamerą, a nie łazisz i znowu nie spełniasz swojej roli. To po co ten odcinek, po co to wszystko? Jak nie umiesz się zachować? Karzeł. Co? Taca. Jaka taca? Jaka taca? Nie wiesz, jak taca wygląda? Nie. Jak nie wiesz, jak taca wygląda? Gdzie jest taca? Zawsze łaziłeś. Co ty chcesz? No do tego jesteś, no. Ale mam ci przypominać. Do czego? No do tacy noszenia, a do czego? No daj mi tacę. A ja nie wiem, gdzie jest, ja mam ci jeszcze jej szukać. Może mam ci ją podać do ręki. Chyba zgubiłeś, żartujesz. O, podałaś mu? Dobrze. Masz łazić za mną z tacą, ma być na niej sok. Sok. Do picia. Nalej mi teraz. Chce mi się... Jest, wdredziasz. Nie przesadzasz trochę? Do szklanki masz mi nalać, debil. Do szklanki. Nie przesadzasz trochę, dredziasz? Poczułeś się za bardzo. Jeszcze jedno słowo. Nie chcesz konfrontacji. Okay. Nie. A niedawno wyjdziesz, że ma na mi wszystko. Ma na mi ta tutaj to nagle. A ty nie możesz się troszeczkę... Nie, już dobrze. Czy problem masz z głową? Masz tak chodzić za mną, bo mi się pić chce, ale... co jakiś czas. Co jakiś czas mam ochotę się napić, tak? A jak zbijesz tą szklankę, tylko ją zbijesz, gwarantuję ci, że ja nie chcę być w twojej skórze. Masz za mną łazić i trzymać cały czas tą tacę w rękach. Co, jaki to ma cel? Ty, pachole, chodź tu. Ty do mnie mówisz? Dzisiaj pachol jesteś. Bodyguard. Jak wolisz, pachol czy bodyguard? Niech będzie bodyguard. Łazisz za mną i masz mnie bronić. Jak będą się sprzeciwiać, ja nie będę brudził swoich rąk, tylko ze względu na to, żeby im przetłumaczyć, co robią źle. Jak mu spadnie szklanka, on obrywa. Jak on do mnie zapyskuje, też obrywa. Jak ktokolwiek coś do mnie źle powie, też ale wiesz, obrywa. Ty wprowadzasz troszeczkę taki reżim, nie? Wprowadzam reżim, tak. W końcu nadszedł ten moment! Ale wiesz, że... W końcu należało mi się. Mocniej niż huragan na starcie się zachowywał. Nie, bo ja nikogo z kanału bym nie wywalił. Aha, czyli wolisz się po prostu na nas wyżywać, tak? Chociaż ale wszyscy przynajmniej tyle z tego by będzie. Nie trzęść tej tacy! Stabilnie masz. A gdzie jest w ogóle fagata? Stary, ja nie chcę do nikogo używać. Ona poszła się przejść, czy co? Bo jest zimno, jest tutaj jak cholera. Strasznie jest zimno. Do domu wracamy. Do domu idziemy. Przy ziemi ona jest na... A do niej klapki dostała, na szczęście dostała klapki. Czemu? A ja nie chcę do nikogo używać przemocy. Mówię, że do domu wejść. Mówię, że do domu chcę wejść, to wchodzimy do domu, tak? I co, i mam na temat chodzić cały czas? No tak! Ty jeszcze nie wiesz, co się czeka, człowieku. Sobie chrupki rozwalę. Zmiana planu, żryj to. Masz to żryć. Najlepiej jeść. Jak dzisiaj będę przyjmował cię? Depowiedziane może będę ja. No tak, żyj to. No jest, no z czego co ty nie rozumiesz? Co to jest? Nie będę z ziemi jadł. Masz to w pi***** nie czaisz? Dla ciebie przygotowałem, jedz to. No jedz. To mogę. Na co się patrzysz? Mogę zjeść, patrz. Tylko dokładnie, żeby wszystko, żeby nie było. To mogę zjeść ze stołu. Wiem, ja nic nie jem. Dla cię... No jedz, co jem? Chcesz jeść to bez zębów? A co jak nie? Bez zębów chcesz jeść? Mówi, mam ci je wszystkie powybijać? Ty mi wybij zęby. Jak nie, a to ktoś inny to zrobi. Jeszcze raz coś powiesz. Jeszcze raz. Matole, tępy, durniu, robalu, najgorszy, społeczny. Masz na kolanach to żreć. Czaisz? Bo cię zmuszę do tego. Tak. No. Ja muszę, tak, w tym filmie? No, no musisz. Niestety, no. Jedz to. Ja też nie jestem zadowolony. Dobrze, panie. Szybciej. Dziękuję ci, panie. Masz mi podziękować. Tak. Przesadzasz, dredziasz, nie? Że ci daję jedzenie. Dziękuję. Dredziasz, przesadzasz. Przesadzasz, słyszysz? Czemu on to jest z ziemi? Smakuje tak samo. Dredziasz, przeginasz pałę. Przesadzam? Przesadzasz. Ja? Przesadzasz? No, a kto przesadza? Ja? Sugerujesz, że ja przesadzam? No stary, on to jest z ziemi. Jak jakieś... Klękaj, teraz. Że co? Jedz to. Masz to jeść. Powiedziałem ci coś? Stary, ja nie będę jeść z ziemi. Co ty nie będziesz robił? Musisz jeść. Daj mi kamerę. Musisz jeść. Adam. Ja trzymam, że musisz jeść. Weź kamerę. Stary, ja nie będę jeść z ziemi. No, a mi pan... Ale do czego ty mnie zmuszasz? Na ziemię, pajacu. Społeczny, najgorszy. Tempoto chodzący. No musimy się go słuchać cały dzień. Jeszcze ci coś powiedzieć. Ostatnie ostrzeżenie. Schodzisz na dół, bo zaraz będziesz to wciągał nosem, rozumiesz? Chcesz to wciągać nosem? A może chciałbyś się napić? No. Wszystko ma być wylizane. U Jezus! Nie no, dredziasty! Nie rób już im tego, no. Chociaż trochę się zlituj, stary. Dobrze, to płaci z sokiem. Ja czuję tak wszystko.
problem. Dobra, do kulatek z sokiem pomarańczowym. Jesteś, ciebie słyszysz? Dobra. Jeszcze się rzucasz? Dobrze wiem, do czego jesteś zdolny. Masz to zlizywać jak kot. Jak z parapetu. Stary, zlituj się. Nagrywaj tego. Szybciej. Nie wiem, że się odbijać piłką, tak? Ponieważ sprzątam. A to? No to sprzątaj szybciej. Jak pobrudzę, to sprzątasz. To też zaraz ma być posprzątane. Nie myśl, że nie. Co inny będzie sprzątał, jak nie ty. No, dobra, źle. Wszystkim możesz się rozkazać, ale nie mi. No dla wszystkich jest obiad. Nie wszyscy muszą zjeść. Tak? Dzisiaj tylko ja. No tak, tak, tak. A wy będziecie się patrzeć, jak jem. Dobrze. I będziesz się, ty będziesz się na resztę muszę wam pokazać, jak się je. Jak je. Prawdziwa, prestiżowa osoba, jaką jestem ja. Ale wszyscy dostaną obiad. A wy jesteście tylko zwykłymi, najgorszymi robalami. Dlatego te ziemniaki są tylko dla mnie. Ten sok jest dzisiaj tylko dla mnie. Ta woda jest tylko dla mnie. Żelki są tylko dla mnie. Wszystko, co jest w tym domu, używam tylko ja. Nie macie prawa nawet tego dotknąć. Dobra, już się zamknąłeś? Czyli ja nie muszę tego trzymać? Nie, musisz to trzymać, bo ci każę. To jest różnica. Rozkaz to jest różnica. Uważaj na Karła, ponieważ on mi niesie sok. A jak zrzuci ten sok, to on będzie musiał mu przywalić, tak? Zostaw to. Mam go zrzucić? Zostaw. Nie, kara. Ja nie chcę nic kara. Kara, ona ma karę. Zasłużyła. Co mam jej? Zasłużyła na karę. Co mam? Widziałeś, jak się zachowała do mnie? Ale ja nie uderzę. Nie, ja nie uderzę. Ale nie masz jej bić. Ale wrócę, co ty próbujesz? Ale jaką karę i co mam jej zrobić? Ty chcesz wychodzić z domu. Karę? Nie. Wychodzisz z domu. Nie. Musisz się umowę zwolnić. Nie, ja robię obiad. No stary, no sam mi kazać płatki jeść, także musisz się słuchać go. Ja musisz się umowę zwolnić i wyprowadzić z domu. Ja robię obiad. No stary, musisz się umowę zwolnić i wyprowadzić z domu. Nie, dotykajcie mnie! 10 minut kary na dworzu. Przemyślisz swoje zachowanie, przemyślisz to, co zrobiłaś źle i dopiero później będziemy mogli rozmawiać. W jakikolwiek sposób. Obiad robisz tylko dla mnie i nie pyskujesz do mnie. Jeszcze raz zapyskujesz. Jeszcze raz zapyskujesz. Ty zaraz jak zapyskujesz, to zobaczysz. Otóż ten nóż. Nie. Otóż ten nóż. Nie. Dobra, ja to zrobię na patencie. Ja to zrobię na patencie swoim sposobem, żeby... Nie! Dobra, dobra, zaraz. Ja robię obiad i mi proszę nie przeszkadzać. Nigdy mi nikt nie przeszkadza. I teraz ty też mi nie będziesz przeszkadzał. Bo inaczej będziesz, kurde, suchy, zwykły chleb rzucał. No nie! Nie, kurwa! To mi chyba jaja robi. Chodź, ja mam to pójść z tym. Strój mnie. Chodź, no, 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 będziesz miał problemy. Stary, przesadzasz. Za 10 minut ona przychodzi i kontynuuje jedzenie. Stary, więc... nie tak używać do nikogo przemocy, ja nie chcę tego robić. Więc przestań, no co ona w ogóle do mnie mówi w ogóle? Ona zaraz przyjdzie i będzie dla mnie gotować. Ona mówi, że będę jadł suchy chleb z masłem. Stary, ale pamiętaj, będę jeść. Stary, ja tylko ci przypominam, że masz jeden dzień kontroli, a jak się skończy ten dzień, wszyscy będą na ciebie źli. No, nie, nie będziecie na mnie źli. No co ty? Nie, no co ty? W ogóle. Może tylko troszeczkę. Wcale. Kontroluj to, co robisz, bo przeginasz. Zwracasz mi uwagę? Nie, tylko sugeruję, jako dobry kolega. Zamknij mordę. Za 10 minut ona tu wchodzi i ma mi zrobić jedzenie. Może by się wpuścił już, co? Minęło pół godziny. No wpuść ją. Wpuszczam, stary, no kurde, przyjdzie mi się i będę. A to i tak jeden dzień wyskorzony. Ale w ogóle ty się po nie parę. Jeszcze jedno słowo. Nie dotykaj mnie. Jeszcze jedno słowo. To co mi zrobisz? Karzaj, co? Podoba ci się koleżanka? Ale co ty robisz, stary? No, co? Tak? No. Adam, myśl na ty. Ale stary, co ty robisz? Nie, 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 Możesz nie. Możesz się mądrzeć. O, ale nie! Stary. Ale stary! A stary, jak ty byś się czuł, jakby on tak kazał twoją dziewczynę? Agatka, nic się nie stało. Stary, on dotyka moją dziewczynę. To jest twoja dziewczyna? Będzie dobrze wszystko, ale po co idziesz tam? Serio? Stary. Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ona ucieka? Musisz jej coś powiedzieć, żeby nie uciekała. Stary, to jest przesada. To się pomyliło? Troszeczkę? To by się chyba pomyliło. Puść go. Kochanie, to już jest koniec, ja nie chcę, żeby było... Puść go. Ale co, nie chodzi o to? Słuchaj, zaraz znowu cię wywalę z domu. To mnie wywalisz, wolę być wywalona, niż z tym małym zboczeńcem. Nie możesz go trzymać. Dlaczego? Słuchaj, teraz... masz klękać. No chyba cię pogrzało, stary. Musisz przeprosić. Chyba cię pogrzało. Przeproś. Chyba cię pogrzało. Przeproś, na kolanach. Pozwolisz chyba cię tak pogrzało. Zachowywać? Na kolanach. Dobra, ja wychodzę stary z chaty, nie? To jest przesada. Dobra, wychodzimy. Agata, wychodzimy. Stary, ja wychodzę z chaty normalnie z Agatą i ja nie będę z tą. Trzymaj kamery, ja w tym nie uczestniczę. Czemu ona może się zabronić? Nie może mi zabronić. Nie może mi zabronić, bo nie ma pełnej kontroli nade mną. Ty tak nie jesteś potrzebny. Bierz sobie kamerę. Ja stąd wychodzę, nie stary. Leszczu. To jest pieprzone przegięcie. Jak się wygania frajerów z chaty? Jak się wygania frajerów z chaty? Zostawiasz mi wolny dom? Zrobię tu imprezę. Pozdro. Trzymaj. Dzięki. Przykro mi, Karzełku, że nie mogłem ci pomóc. No cóż, chociaż tyle. Jak będziecie się grzecznie zachowywać, to będę wam na rękę. Nie będę grzeczny, ale będę wam na rękę. Ale to jest przesada, stary. Czemu? To jednak była jego dziewczyna. Dziewczyna? Nie powiedziałbym. No, stary, dzisiaj może być ten pokój mój. Co? Jak? To jest mój pokój. Teraz mój. Jak to?
No dobra. Gdzie ja mam spać? Czy ty naprawdę myślisz, że obchodzi mnie twój los w tym momencie? Ale przecież mówisz, że dla nas będziesz dobry, jak będziemy dla ciebie. No ale w tym momencie nie jestem. Jak będę miał ochotę być dobry, to będę dobry. Na razie tak nie jest, więc dalej mi czułeś się czy co? Myślisz, że dobra, będziesz miał jakieś ulgi w stosunku do mnie? Okej, rozumiem. Wyobraziłeś już sobie za dużo? No dobrze, przepraszam. Dobry szat. Idź po więcej, chodź. Co ty tu robisz? Pozwoliłem ci tu przychodzić? To co mam wyjść? Masuj mi stopy. Stop, mam się masować? Tak, muszę pomyśleć. Mam jego gziby masować? No masuj te stopy, człowieku! Przypałętałeś się jak jakiś śmieć! Jak już tu jesteś, no to chociaż mi stopy wymasujesz! Jak będę dać... Źle to robisz! Jak dobrze pokaż, masuję, to ten... Pokaż. Co? Mówię to jak to się robi? Nie umiem, on mi może wymasować. Też może mi też wymasował stopy? Ale będę mógł zjeść jak ci pomasuję, tak? Stopy? No, bo ja musiałem iść z podłogi. Co? I lizać sok. To co, stopy też chcesz druga, lizać? Druga. Ty chcesz lizać stopy? No mogę policzać, jeżeli tego pragniesz. Widz co? Dlaczego? Źle masuję? Jesteś obrzydliwy. Nie, masz karę. Za co? Karę masz. Obrzydliwcem. Jak to? Poczekaj na dole, przyjdę tam i masz karę. Drugą. Już jak to? Widz stąd, śmieciu. Masz na mnie poczekać na dole. KARZĘ! GDZIE JEST TEN SOK?! GDZIE JEST TEN SOK, ŻEBY TO NIE Boże, ty to widzisz, jak on się poczuł? Widzisz to? Ty lubisz, jak ktoś się tak poczuwa? Lubisz to? Lubisz, jak ktoś jest taki dominujący? Ty dredziasz, ja mam dla ciebie nowinę, bo ona lubi, jak ktoś jest taki dominujący jak ty. No, stop, czekać, kurwa, 3 minuty. Już jestem. Ty stary, ale zobacz, jak jej się podoba. Jak jej się podoba to, że jesteś dominujący, widzisz to? Dobra, szklankę wezmę. Za 40 minut przyjdziesz, dasz mi więcej soku. Ile? Dużo? Dużo więcej. Rozumiem. Nową szklankę. Zaraz zejdę na dół, puszczę Violę, żeby mi zrobiła jedzenie. Ty przez ten czas masz przygotować dużo, dużo soku. Ale za 40 minut wszyscy wychodzicie. Ale po co ci będzie tyle soku? Co? Po co ci będzie tyle soku? Bo będzie mi się chciało pić. Mam ci się usprawiedliwiać z takich prostych rzeczy? Że chcesz się napić? Zmęczony? A ty czytasz w jego myślach? Spokoju. No stary, troszeczkę kulturki. No dobra, okej. Idę. Wyjdź stąd, pajacu, rozumiesz? Dobra, idę już, spokojnie. Przyszkuj ten spokojnie. Sok. Zaraz tam schodzę, otworzę wiolce. Dobrze. Widzimy się za 10 minut. Tak jest. Stary... Teraz mnie słuchać, tak? Słuchacie mnie? Porządek ma tu być. Co to za burdel? Jak ja mam tu siedzieć, przybywać z wami? No Viola nie posprzątałem. Macie posprzątać wszyscy, no muszę wstawać się, do co to się patrzysz? Na telefonie siedzisz, ale konfiskuję ci ten telefon. Wypaliłeś Violę, to wpuść sobie. Violę właśnie, bo ona zamarznie, stary. Wpuść ją, w końcu. Dłużej się nie dało? Wiesz, jak tu jest zimno? Dogarów, raz. Tam, głodny jestem, jeść mi się chce. No, chyba po północy, tak? Nie chcę ci się nawet stało budzić. No sprzątacie tu czy nie? Co się tak patrzycie, pachoły? Spokojnie. No jak mam być spokojny, no? Jak ja mam być spokojny? Jak schodzę na dół, nie mam nie 40 minut i w tym czasie nic nie jest ale zrobione. Jak to burdel jak jest, to jest dalej. Dobrze, że chociaż płatki ktoś posprzątał, pomyślał. Jak to jest możliwe? Jest dredziasty. Gówno zrobiłeś. Do sprzątania. 40 minut byłeś w pokoju. Dlaczego ty się nie odstresowałeś przez ten czas? Dalej jesteś taki spięty, o co chodzi? Co ty mu zrobiłaś? Rozmawialiście. To była tylko rozmowa. Jak ja jem, patrzycie. Możecie jeść wtedy, kiedy ja zjem. Ja co będę ja? Masz. Cebulę? To dla psa. Żryj. Mam to zjeść? No tak. Karę masz. Nie czaić? Trzeba, mogę się nie denerwować. Daj teraz zjeść. Będziesz jadł cebulę. Daj zjeść Maćkowi też coś. Maciek zje na końcu. Czemu mi zali tu nie ma? Nie chciałeś. Przesolona. To mogliście zrobić nową, nie przesoloną. Dobrze, wiele razy zrobię. Chcę drugą. Wiele razy zrobię. Mogę wstać? Gdy ja jem... Ale chciałam się do ty się nie odzywasz. Jesz ze mną. Dobrze. Nie czaisz. Możesz być cicho? I się już nie odzywać? Nie. Cisza. Jak zjem, to zrobisz mi drugą. Masz, mam do ciebie sprawę. No. No bo sama widzisz, że wpadłaś dredziarzowi w oko. No. No, no i czy byś mogła się zająć nim do północy? No my wszyscy ciebie nie, prosimy o to. Nie. Ale prosimy cię, no bo on nas inaczej zabije. Zobacz, do czego tu już dochodzi. No ale ja na przykład lubię patrzeć, jak się nazywam jedynca. Jak lubisz patrzeć, jak się nazywam? Nie lubię, sprawia mi to przyjemność. Aha, no ale no to prosimy, chociaż zrób to dla nas, że cię prosimy o to. No proszę, no, ja ciebie ale też proszę. No uklęknąć i mnie poprosić. Jak uklęknąć? No uklęknąć na kolana. Ale z jakiej racji mam uklęknąć? No sama klękaj. Widzisz, co się dzieje. A klękaj! Nie, nie ma opcji. Nie, nie uklęknę. Tak. Ale sama widzisz, co się dzieje, no. Dlaczego ty taka jesteś? Nie, to przeproś mnie 10 razy. No już! Mam się nim zająć, czy nie? No dobrze, okej. Przepraszaj. No dobrze, no przepraszam. 10 razy. Chciałam przepraszać. Grzecznie, nie pytaj się za co, tylko przepraszaj. No dobrze, przepraszam. Raz, przepraszam. Dwa, przepraszam. Trzy, przepraszam. Cztery, przepraszam. Pięć, ale pokorniej. Przepraszam. Sześć, przepraszam. Sześć. Przepraszam. Sześć. Jak sześć? Dobra, siedem. Przepraszam. Osiem. Przepraszam. Dziewięć. Przepraszam. I dziesiąty taki, przepraszam cię Maszo kochana. Ej, przepraszam cię Maszo kochana. Dobra. Musisz dać radę. Wierzę w ciebie. Hej kochanie, co tam robisz? Słucham.
Drydziasty, to jest trochę przesada. Czemu ty siedzisz? Czemu siedzisz na jaszczurze? Nic. Ale bliżej niego stań. Już. Żeby miał bliżej, to bym musiał ręki tak wyciągnąć daleko. Dobra, wszyscy zjedli. Ale się nie odzywaj. Dobra, już. Okej, już. Chodź, za mocno. Za mocno. Chcesz pomóc, a wychodzi jak zawsze. Bo nie zostawcie go, Boże, brudacy. Taka pomoc właśnie. Chodź. Nawet wymasować porządek. Chodź. Traficie. Co? Chodź, idź ze mną. No idę już, idę spokojnie. Otóż to mam iść, możesz już zjeść. Mam iść z kamerą za tobą? Tak, zjedz, normalnie. Tylko jeszcze robi nie dawać, bo ma karę. Dzisiaj nic nie zje. Już ziemię. Panie mój najdroższy. Panie mój najdroższy, czy mam iść z kamerą? On jest. Mogę zostać tutaj? Nie wiem, w dupie mam ten film i do chodź! Dobrze. Ej, to już zaszło za daleko, naprawdę. Co zaszło za daleko? Widzisz, co ja muszę jeść? No widzisz to? No resztki. Resztki. To jest przesada, no słuchajcie, co on z nami zrobił. Zobaczcie, on w ogóle nie miał obiadu. Ja szur jadł cebulę i płatki znowu. Jej kazał iść na dwór. Mi kazał masować stopy. Słuchajcie, zostało półtorej godziny, musimy się na nim zemścić. Dobra, nie krzycz tak, bo usłyszeć. Cicho. Ale najpierw to musimy zadzwonić do Kamusia i go poinformować, że to zaszło za daleko już. Kamerzysta przez jego osobę. No tak, no ja też wiedziałem od początku, że tak będzie. Tak, i jeszcze jest... wszystko, co dajesz, żeby zrobić, ujrz, nie wykorzystam. Ja pierwszy taki rodzaj jest zgodny, mówię. On nas poniżył. No trzeba się, po północy trzeba się na nim zemścić, ale teraz zadzwonimy do Kamusia i dowiedzmy się, gdzie on w ogóle jest. Przecież on wyszedł bez kurtki, bez niczego, z fagatą. Nie, kurtka ma w samochodzie. Dobra, ja już do niego dzwonię i pytam się, gdzie jest i żeby tu przyjeżdżał. No co? Co ci powiedział? Ja nie mam do niego siłę. Ale co ci powiedział? Że mamy sobie radzić sami. Jak mamy sobie radzić sami? Tak, że on przed północą nie wraca i mamy sobie radzić sami i że on ma to w dupie. No. Okay. Że mamy sobie go zmusić. Ale dobra, okej, mamy sobie radzić sami. Ale to no to nie. W ogóle nas to zostawia, to okej. Okay. Ale dobrze, Viola, spokojnie, to po 24 Dredziarz już nie rządzi, wyrzucamy go z domu. Na całą noc. Na całą noc. Tak da. Ale łatwo wyrzucić. Wyrzucimy go z domu. A co, nas jest mało? Nas jest mało, zobacz, ile mamy chłopa. Damy radę, to na luzie. No ty dasz radę. No ale dasz. Ale pójdź tak samo, dasz radę. Co może robić? Zniszczymy go. Musimy. Ale tylko musimy zrobić, no będzie, że tutaj szefa ma nas po prostu zostawi, jest tylko ja jadę. Viola, nie przejmuj się, będzie dobrze, zobaczysz. Po 24 będziesz mogła się cieszyć nieszczęściem Dredziarza. Zamknijmy się w pokoju na te 90 minut. Słuchajcie, zamykamy się wszyscy w pokoju. Zanim się nie zrobimy ale, pracy, ale muszę wam o czymś powiedzieć, bo ja poprosiłem Maszę, żeby się nim zajęła do 24, więc spokojnie. Chcę stąd wyjść. No, ale czy ona tak potrafi się takim zwierzęciem zaopiekować? I co? Którą już mamy godzinę, Viola? Było jeszcze? 23. Jeszcze pół godziny. Ale na szczęście Masza się nim zajęła, tak to chociaż nie chodzi i nas nie szuka. No tak to nas nie szuka i się nie czepia do nas. Kamuś. Nie wiadomo, co by mu przyszło do głowy. On tak jak... Cicho. Tak. Jest tylko minie. Ten Kamuś to zawsze tak jest. On nas wiemia, zawsze wymiksuje. No. Zawsze tak jest. Halo! No chyba nie. Nawet nie wiesz, że takie jest pomieszczenie. Maciek, tak. Ja też tu nikt nie bądź. Ale jak minie północ, to na butach go stąd wywalamy, na butach. Przypadek, przepraszam. Dobra, rzucajcie teraz tego. Tak, pranie, ale my pranie robimy, Dredziasty. Pranie robimy. Chowaliście się? Dobrze. Przed panem? Dobrze, przepraszamy. Przede mną, nie dotykaj ale... mnie. Nie ma. Milcz. Ja też mam iść? Milcz. Ja też mam? Cicho. Zobacz mi kamerę na kolano. Debilu. Ty i ty. Wszyscy. No klęczeć szybciej, no! Chowaliście się przede mną! Co ty sobie wyobrażasz, co? Tempa, jesteś jakaś idiotka? Głupia? Nie obchodzi mnie twoje pranie. Ale ja chciałam... Nie masz się z czego tłumaczyć. Ty co? Po co się chowałeś? Czemu się chowałeś, się pytam? Po co? Pranie ci wstawialiśmy. W tyle osób? Pranie? Jedno pranie na tyle osób? Trzeba. Zamknij mordę. A ty to co? Posłuchałeś się? Nakłonili cię? Namówili? Co, każesz mi klęczeć? Nigdy nie byłem twoim kolegą i nie ja będę. Tylko klęczę. A ty co? Gdzie masz tacę? Gdzie masz tacę, się pytam? Gdzie jest taca? Debilu! Miałeś zjeść i wziąć ją znowu do ręki, żeby mi ją dać. A ty co? Trzymasz kamerę i co? I myślisz, że co? Że jesteś fajny, czy co? Co jest żenujące? Co ty robisz? Klęczeć, masz klęczeć, rozumiesz? I zamilcz, nie odzywaj się. Mogę już wstać? Proszę. Już kolano. Zaraz już wstaniesz, nie marudź tak. Kolano, nie marudź. No z czego się tak cieszysz, debilu? Z czego się tak cieszysz, no? Jesteś ty zadowolony? Kamerzysta ode mnie nie odbiera, on nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ma przerąbane. Jak bardzo... W jakich jest ogromnych tarapatach? A ty co? A wiesz, jakich ty jesteś? A wiesz, jakich ty jesteś? Żenujący. Nie, no nie jest w żadnych tarapatach, co ty mówisz? Ojej!
Dobra, przestań pyskować! Ej, ale on daj, daj, daj! Daj! Co jest? Wynoście go! Bądź z tym śmieciem! Kamerę! Zostaw, nie wywalisz mnie! Na świecie! Na swoje miejsce! Dobra! Co ty robisz, człowieku? Cześć! No to co? Nie ma go! Dzisiaj całą noc będziemy święcić na dworze. Nigdy więcej takich odcinków, nigdy. Wróciłeś! Teraz wróciłeś! Co mi wyszedłeś? Co ty robisz? Bezczelnie? Stary! Pocałuj się na nocy! Spokojnie, spokojnie, Jola, spokojnie, Jola, spokojnie. Ale dobrze, jest okej. Fajnie było? Ale nie spójrz, Jola, nie! Dobrze ci zrobiła? Spokojnie, Dreża zostaje ci rozmowy na nocy. Zasłużył. Pojechałem do twojej pęty. Dobrze ci zrobiła? Pytam się. Ale mogliście też uciec, czemu nie uciekliście? Chcieliśmy, żeby był odcinek dobry. Co, zadowolona jesteś, głowa jadę? Trener, zakończ ten odcinek i my się z nim policzymy po odcinku. No i cóż, kochani, mam nadzieję, że końcówka filmu też się wam podobała, bo... Cały film się podobał, co ty mówisz? Cześć!